Także ja się nazywam Maciej Miłosz, pracuję jako deweloper Salesforce'a w Dataarcie i dzisiaj wspólnie z Olkiem opowiemy Wam o jednym z ich produktów i generalnie omówimy, czym tak naprawdę jest Salesforce, nie zagłębiając się za bardzo w szczegóły techniczne, gdyż nie mamy na to czasu. Także przygotowaliśmy dwie tak naprawdę infografiki. To jest jedna z nich, która zawiera w sobie znaczną część informacji o Salesforce. Generalnie Salesforce powstał w 1990 roku, został założony przez Marka Benioffa, który odszedł z Oracle'a i idąc za swoim tamtejszym marzeniem, stworzył firmę, która umożliwia, która rozpoczęła tak naprawdę usługi w chmurze. Z ważniejszych rzeczy to tutaj na dole tej infografiki są firmy, które zostały kupione przez Salesforce'a w konkretnych latach, tak? Salesforce ma taką strategię, że on bardzo szybko przyrasta, tylko te wszystkie pieniądze, które zarabia, nie trzyma gdzieś tam z boku na koncie czy w skarpecie, tylko on inwestuje w firmy, inne firmy. Więc on kupuje bardzo dużo startupów, bardzo dużo małych firm, ale też kupuje duże firmy, jak na przykład Heroku albo Radian 6 i kupuje je za naprawdę duże sumy. I potem wszystko, co dobre z tych firm, bierze do siebie i wrzuca do swojej platformy, efektem czego my, kupując Salesforce'a, mamy dostęp do pracy tak naprawdę wielu różnych firm i to wszystko jest w jednym miejscu właśnie na platformie Salesforce'a. Dodatkowo, nie wiem, czy wiecie, ale znaczy każdy z Was wie, co to jest App Store, prawda? Każdy z Was wie, co to jest Google Play. Tylko że Salesforce miał taki sklep jako pierwszy na świecie i się nazywa App Exchange. Co więcej, nazwa App Store została przez Marka Benioffa tak jakby kupiona i potem on ją oddał Apple'owi w ramach wieloletniej współpracy. Z takich ciekawostek. Jak widzicie, tutaj jest krzywa przychodu Salesforce'a i ona jest chyba najlepszą krzywą, jaką każda firma chciałaby uzyskać. Więc tak to wygląda i przewidywania na przyszłość są, że ona nadal utrzymuje się właśnie w takim wyglądzie. Z globalnych partnerów warto powiedzieć o Accenture na przykład, albo o koncernie Tata, który może u nas jest mało znany, ale motoryzuje 1/3 Azji, w tym połowę Indii, chociaż kupił też na przykład brytyjskie marki jak Jaguar i Land Rover. Także przechodzimy do przyszłości, więc przewidywania wedle jednej z firm są takie, że Salesforce będzie urastał cały czas, tylko wraz ze wzrostem Salesforce'a będą rosnąć też jego klienci i wszystkie firmy, które współpracują w tym ekosystemie. Tutaj mamy bardzo ważną tabelkę na dole po prawej, która mówi, ile ten ekosystem zarobi na każdego dolara, który zarobi Salesforce. Więc jeżeli Salesforce zarobi 1 dolara, to do 2020 roku bodajże, na przykład w Wielkiej Brytanii rynek związany z Salesforce'em zarobi prawie 4 dolary. Więc to jest naprawdę dużo i to tylko pokazuje, że no, Salesforce jest technologią troszeczkę przyszłości, albo teraźniejszości i przyszłości, bo się będzie cały czas rozwijał i cały czas będzie rósł. Jeszcze z ważnych rzeczy to muszę powiedzieć, że taka firma o nazwie Nucleus Research, możecie sobie sprawdzić ich badania na temat programowania w Salesforce. Oni zrobili badanie, które pokazuje, dlaczego bardzo dużo firm chętnie przerzuca się na Salesforce'a i tam produkuje swoje oprogramowanie. Więc oni, porównując projekty wykonywane w technologii Salesforce'owej i w dotnecie i Javie na przykład, stwierdzili, że projekty w technologii Salesforce'a są, muszę sobie spojrzeć, od 1,5 razy szybsze do aż 10 razy szybsze, w sensie czas developmentu jest krótszy, tak? Średnia to jest na poziomie 4-5 razy szybciej jest produkować w Salesforce'ie. Dodatkowo produkcja oprogramowania to jest jedna rzecz,
A druga rzecz to jest wdrożenie tego oprogramowania, tak? Bo jak już mamy gotowy produkt, to jeszcze musimy zadbać o serwery, na których to będzie działać, tak? A w Salesforce tego nie ma. My zdevelopowaliśmy i już możemy używać. Tam musimy tylko zrobić odpowiednią konfigurację środowiska i ten czas konfiguracji środowisku w porównaniu do konfiguracji systemów i serwerów jest 40% krótszy. Więc łącznie czas tworzenia, oprogramowania i wdrażania jest naprawdę o wiele szybszy na Salesforce niż na, że tak powiem, standardowych technologiach typu Java albo .NET, tak? Dobra. Maciek powiedział, że kupujemy Salesforce'a, tak jak go kupujemy, to co kupujemy? Kupujemy usługę chmurową w modelu SaaS, gdzie są już gotowe aplikacje. I jakie my problemy teraz rozwiążemy za pomocą tych aplikacji? Po pierwsze, kupujemy aplikację Sales, czyli wszystko to, co służy do obsługi sprzedaży, czyli po pierwsze generowanie leadów, znajdowanie leadów, kupowanie leadów, generowanie opportunity, konwersja leada na klienta, czyli na accounta, osoby, które są związane z tą firmą, czyli kontakty, cenniki, tak? Zatwierdzanie cenników, jakiś wewnętrzny proces, który my mamy. To wszystko dotyczy procesu sprzedaży, tak? Czyli tylko tym jednym aspektem działania firmy się zajmujemy. Nie zajmujemy się produkcją. To jest CRM, tak? To nie jest SAP, tak? Czy jakieś takie oprogramowanie, to jest tylko CRM. Ale mamy wielu pracowników w tej firmie, więc chcemy im ułatwić współpracę wewnątrz firmy, żeby dzielili się wiedzą wewnątrz firmy. Jest taki produkt, który się nazywa Chatter, który jest wewnętrznym firmowym portalem społecznościowym, tak? Gdzie piszemy komenty, lajkujemy sobie, gwiazdkujemy, dodajemy pliki i tak dalej. Wewnątrz firmy. Po co? Po to, żeby wymieniać się informacją. Jeśli mamy jakieś specjalne życzenia co do naszego, znaczy specjalne życzenia do skustomizowania naszej aplikacji, korzystamy z workflowów, tak, czyli z takich możliwości wykonywania akcji wewnątrz albo na zewnątrz Salesforce. Ok, czyli przypuśćmy, że ten temat może omówić i przypuśćmy, że już mamy tych leadów, mamy kontakty, czyli osoby, które kupiły lub być może kupią nasz produkt, to jedną z operacji, którą produkt CRM-owy musi wykonać, jest marketing, tak? Czyli rozsyłanie informacji, informowanie ludzi o tym, co nasz produkt może, że nasz produkt jest, że może go kupić, tak? Więc chcielibyśmy przeprowadzać kampanie e-mailowe albo kampanie za pomocą innych środków komunikacji, chcielibyśmy generować szablony e-maili, zarządzać w jakiś sposób nimi. Chcemy korzystać z różnych środków komunikacji, bo e-mail to jest fajny, ale może chcemy pisać coś na jakimś medium społecznościowym, tak? Generować content na takim medium. No to wszystko mamy, tak? Musimy jakoś śledzić, czy nasza kampania jest wartościowa, czy jakieś takie podstawowe przynajmniej aspekty business intelligence też mamy gotowe na platformie. No i tak naprawdę temat, który dzisiaj poruszymy, bo temat sales i marketing cloud to są ciekawe tematy, ale nie na dzisiaj. Na dzisiaj omówimy tylko obsługę klienta. Czyli mamy klienta i on być może ma jakiś problem, więc on się zwróci do nas, bo kupił od nas, więc oczekuje od nas wsparcia. I my będziemy rozwiązywać jego problemy klienta. Więc musimy mieć specjalną aplikację, która to zrobi. Nie byle jaką aplikację, tylko taką specjalną, dostosowaną do naszych potrzeb. Musimy wiedzieć, co klient od nas chce, musimy wiedzieć, co klientowi powiedzieć, tak? Musimy mieć jakąś bazę wiedzy o naszych produktach, bazę wiedzy o naszych o problemach i rozwiązaniach. No i taki produkt, który Salesforce dostarcza, nazywa się Service Cloud albo Service Console, kiedyś się nazywał Console. Czasem firmy, które życzą sobie wdrożenia takiego produktu, nazywają go po prostu Service Deskiem, a czasem go nazywają Customer Support. Wszystkie nazwy dotyczą tego samego. Dotyczą takiej aplikacji, która ma, ona jest brzydka, tak? Ma wiele okien, jakieś panele, subpanele, guziki, tak? Jeśli ktoś lubi Google Material Design albo taki nowoczesny interfejs użytkownika, to tak trochę się przestraszył, tak? Nagle dużo tych okien jest, nie? Ojejku. Dlaczego tak, tak? Dlatego, że my mamy rozwiązać. Ta aplikacja jest dla kogoś. Dla kogo jest ta aplikacja? Ta aplikacja jest dla osoby, która
dostaje problem i nie patrzy tylko na ten jeden problem, tak? Tylko patrzy na cały kontekst. Chce jak najszerzej spojrzeć na klienta, jak najszerzej spojrzeć na problem, na możliwe rozwiązania. Chce wiedzieć, jakie akcje być może w przyszłości może wykonać. Tak? Nie zostawiamy naszych pracowników wsparcia tylko z problemem, tak? Tylko proponuję im od razu jakieś rozwiązanie. Dlatego tak to wygląda. No właśnie, to teraz Maciej opowie, co robi agent wsparcia. No więc już wiecie, po co jest konsola, tak? Ona jest po to, żeby rozwiązywać problemy naszych klientów. Przy czym naszych to w rozumieniu firmy klientów, która z tego korzysta, tak? Więc na początku, załóżmy, przychodzę sobie jako właśnie ten agent, który jest od rozwiązywania problemów, przychodzę sobie do pracy, otwieram sobie tą konsolę, oczywiście wszystko jest z przeglądarki, tak, bo to jest chmura, więc odpalam komputer, odpalam przeglądarkę, loguję się, już jestem, działa. Mamy taki element jak Omnichannel, który służy do tego, żeby agent miał porcjowaną ilość case'ów, czyli zadań, którymi się może zająć, tak? Czyli na przykład jak mamy trzech naraz pracujących, to nie będziemy wszystkie case'y kierować do jednego, bo to jest bez sensu, tak? To wszystko jest konfigurowalne, tak? Czyli możemy powiedzieć, że maksymalne obłożenie jednego agenta to jest 10 naraz, 15, 20, ile chcemy, tak? Więc robimy sobie takie kolejki tak naprawdę spraw do rozwiązania dla agentów i właśnie taki agent przychodzi, loguje się do systemu, klika, że jest online, już może pracować, jest gotowy, tak? Kolejną rzeczą to jest właśnie case. Czym jest case? Generalnie to jest wszystko, z czym przychodzi nasz klient do naszej firmy. Jakiś problem, jakieś zapytanie. To jest tylko i wyłącznie zależne od tego, z czym przyjdzie do nas klient, tak? Case'y można priorytetyzować, tak? Czyli pytanie, czy udostępniacie taki kolor skórki gdzieś tam jest, załóżmy, mało ważne, a informacja, że wasz system nie działa gdzieś u kogoś, jest bardzo ważna, tak? Więc za pomocą tych priorytetów też możemy kierować kolejką do naszych agentów, tak? Dodatkowo mamy od razu takie coś jak milestone'y, czyli na przykład agent powinien zająć się, czyli odpowiedzieć na przykład na danego case'a nie dłużej niż 8 godzin. Po 8 godzinach leci do niego mail albo informacja wyskakuje mu na ekranie komputera, że powinien się tym zająć. Jak to nie pomoże, to idzie eskalacja wyżej, tak? Więc o takie rzeczy też mamy od razu out of the box w Salesforce'ie. Dodatkowo oczywiście mamy kilka różnych kanałów komunikacji z klientem. Podstawowy, czyli mail, tak? Do tego dochodzi też czat, tudzież możemy dzwonić normalnie, telefonicznie do klienta. To wszystko jest konfigurowalne. Oczywiście my kupujemy to, z czego będziemy używać w Salesforce, tak? Bo Salesforce to tak, można go tak jak klocki składać. Potrzebujemy tego, no to bierzemy to i kupujemy to, tak? I nie płacimy za całą resztę, bo cała reszta jest nam niepotrzebna, więc po co mamy za to płacić, tak? Na takiej zasadzie działa Salesforce. Możemy też klientowi wysyłać różne PDF-y, z którymi może się zapoznać, na przykład jak przyjdzie do nas zapytanie o naszą najnowszą ofertę, no to mamy podpiętego na przykład Google Drive'a do Salesforce'a i możemy z Google'a od razu bezpośrednio mailem puścić naszą najnowszą ofertę do klienta. Takie rzeczy też umożliwia nam Salesforce. Dodatkowo możemy sobie wyszukiwać dane w naszej bazie wiedzy, która powinna być w każdym helpdesku, tak? Człowiek przychodzi do nas z problemem, my sprawdzamy, czy ktoś miał taki problem. Miał, no to łapiemy ten problem, sprawdzamy, czy to rozwiązanie zadziała dla tego klienta, tak? Czy on będzie usatysfakcjonowany właśnie z tym rozwiązaniem. Co potrzebuje wiedzieć taki agent? Więc Salesforce ma taki właśnie slogan odnośnie wiadomości na temat swojego klienta, tak? Chodzi w tym o to, że mamy widok i dane zarówno o firmie,
gdzie tutaj macie jakąś przykładową firmę, łącznie z adresem, revenue, z tym, ile firma, ile klient, tak, bo to jest nasz klient, ile on zarabia dla nas, tak, czyli ile daje nam pieniędzy, efektem czego możemy go priorytetyzować odpowiednio. Dodatkowo to jest account, tak, taki obiekt account, pod nim mamy kontakty, czyli to są osoby komunikacyjne z tej firmy, tak, czyli możemy mieć kilka różnych osób komunikacyjnych, mamy tam je dane kontaktowe, maile, telefony, wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne do komunikacji z tym klientem. I oczywiście mamy case'y, czyli to wszystko, z czym przychodzi do nas klient. Mamy podgląd oczywiście na case'y, które były już związane z tym klientem, więc możemy stwierdzić, czy dany problem pojawia się u klienta kilka razy, raz, czy jest to nowy problem, tak? Więc takie dane już mamy od razu, widzimy. Klient do nas z czymś przychodzi, my tylko otwieramy sobie te brzydkie okienka, subtaby i wszystko mamy, co jest nam potrzebne, tak? I wspomniałem o bazie wiedzy, tak? Baza wiedzy powinna być w każdej firmie, szczególnie zajmującej się customer service'em i teraz Olek wam opowie o rozwiązaniu Salesforce'a, które jest stosowane. Mhm. Okej, skąd się bierze baza wiedzy, tak? Pojawiają się, problemy się powtarzają, tak? W sensie różne osoby, różni klienci, którzy kupili na produkt, zgłaszają ten sam problem, tak? Żeby odciążyć trochę naszych agentów wsparcia od generowania ciągle treści dokumentu na nowo, no jakoś byśmy ten dokument chcieli przechować, tak? Problem jest, znaczy dlaczego ten problem się pojawia? Dlatego, że chcemy mieć dużo klientów, tak? Jak mamy mało klientów, nie mamy tego problemu, tak? Firmy, które korzystają z Salesforce'a, nie jest nadzwyczajnym, jeśli mają dziesiątki tysięcy klientów, tak? To chcielibyśmy mieć jakąś bazę wiedzy, tak? Gotowe odpowiedzi, gotowe rozwiązania, które możemy podać. W czym? W jakiej postaci? W przenośnej postaci, tak? Żeby klient to mógł bez problemu odczytać, tak? Nie jakiś flashowy content, chociaż pewnie też jest wartościowy, ale wystarczy zwykły dokument PDF, tak? Zwykły dokument Word. Załącznik HTML w mailu też będzie dobry, tak? No to co my musimy zrobić, tak? Gdybyśmy byli deweloperem, gdybyśmy przyszli tak nagle i kazano nam zbudować takie rozwiązanie, no to pewnie chcielibyśmy mieć te dokumenty i je przechować w Salesforce. Krótkie doświadczenie mówi, że to działa, ale nie najlepiej, tak? Salesforce nie jest miejscem przechowywania plików, tylko jest miejscem na uruchamianie aplikacji. No to w takim razie te pliki gdzieś w naszym firmowym Google Drive albo w naszym firmowym boxie przechowywamy, tak? I mamy do tego dostęp, tak? I znowu być może chcemy jakiś własny protokół komunikacyjny wymyśleć, ale lepiej nie, bo już jest gotowy. No ale trzeba go wtedy oprogramować jakoś, tak? Te dokumenty, które są składowane w tym zewnętrznym storage'u, musimy dodać do nich metadane, czyli słowa kluczowe, tematy, kategorie i tak dalej. No i na koniec zaimplementować jakiś własny silnik wyszukiwania, czyli dopasowywania słów kluczowych do dokumentów, do tego, co użytkownik wpisuje i tak dalej. Miałem nieszczęście to zrobić, tak? Więc wiem, że żeby tego nie robić, tak? Dlaczego? Dlatego, że jest już gotowy produkt. Gotowy produkt Salesforce'owy, który włączamy takim jednym checkboxem tutaj. Znaczy trzeba nacisnąć ten checkbox, zaznaczyć i kliknąć Enable Salesforce Knowledge. I nagle wszystko się pojawia, tak? Pojawia się aplikacja do zarządzania artykułami, do tworzenia artykułów, do oceniania artykułów, do publikowania, do wersji wstępnych, do wersji opublikowanych. Te dokumenty są dostępne we wszystkich aplikacjach Salesforce'owych, tak? Czyli nawet jeśli stworzy je pracownik supportu albo dedykowany pracownik do pisania takich artykułów, wszyscy mają dostęp do nich. Te dokumenty będą przechowywane jako obiekty Salesforce'a, czyli wewnątrz Salesforce'a rzeczywiście, ale nie jako dane binarne, z którym jest, tak jak mówiłem, problem, tylko takie dane jako obiekty Salesforce'owe, jako rekordy tak naprawdę. Wyszukiwanie zrealizuje nam wbudowany widget do wyszukiwania. Tak, Maciek tam miał na jednym slajdzie taki widget do
do bazy wiedzy, do dostępu do bazy wiedzy z konsoli i on już wszystko ma, wyszukiwanie, uzupełnianie, słowa kluczowe, naprawdę wszystko już jest. I teraz przejdźmy, bo teraz do tej pory rozmawialiśmy o tym, co widzi agent, a teraz co widzi klient. No więc tak, generalnie ten customer service, w takiej postaci, że klient ma problem, no to przychodzi do nas z problemem i nasi ludzie muszą go rozwiązywać, ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy, tak, bo jednak ten nasz człowiek musi pracować. Więc Salesforce wychodzi do nas z pomocną ręką za pomocą communities. Communities to są takie rzeczy, które pozwalają klientowi samemu rozwiązać swój problem, tak? Czyli my, nasza firma, udostępnia na zewnątrz stronę, tak? Która to strona zawiera na przykład ten cały system, czy nie cały, ale część systemu knowledge, tak? Gdzie klient ma problem, wchodzi sobie na stronę, sprawdza, czy nie ma artykułu, który przypadkiem zawiera rozwiązanie jego problemu. Jak zawiera, to nie otwiera case'a. On jest usatysfakcjonowany, bo zrobił to szybko, o wiele szybciej niż kontakt z jakimkolwiek człowiekiem, tak, bo sam to robi wszystko. A po drugie, my jesteśmy zadowoleni, bo po pierwsze klient jest zadowolony, bo rozwiązał problem, bo po drugie nic nas to nie kosztowało, żadnej pracy, czasu, nic, zero. Więc do tego są community. Dodatkowo, nie wiem, na pewno wszyscy użytkujecie jakieś fora internetowe, community też może działać w ten sposób, tylko bardziej na zasadzie Stack Overflow niż jakiejś samosi. Więc przychodzi sobie klient, mówi, że ma problem, pisze, opisuje problem, tak? I inny klient, jak się spotkał z tym problemem, może mu odpowiedzieć, co powoduje dla nas jeszcze większy profit, bo po pierwsze klient jest zadowolony, bo ktoś rozwiązał mu problem, po drugie my jesteśmy zadowoleni, bo klient jest zadowolony, po trzecie, my jesteśmy zadowoleni, bo nie włożyliśmy w to pracy naszej nic, więc znowu nas to nic nie kosztuje. Po czwarte, klient, który rozwiązał drugiemu klientowi problem, jest zadowolony, bo rozwiązał mu problem, tak? Dodatkowo, jeżeli wprowadzimy tutaj element gamifikacji, to już w ogóle sprawa wygląda jeszcze lepiej, bo ktoś, kto rozwiązuje dużo problemów, jego ego będzie bardzo podbudowane, a nas jako biznesu to nadal nic nie kosztuje. Więc, żeby zrobić takie community normalnie, to potrzebujemy wiedzieć mniej więcej, ile jest klientów, dać im loginy, no to normalne, tak? Potrzebujemy stworzyć UI. UI powinien być po pierwsze brandowany naszą firmą, no bo to jest nasze community, tak? Po drugie powinien być w miarę ładny. No ale to jak dobrze wszyscy wiemy, to wymaga dużo czasu tworzenie nowych stron, tak, żeby były funkcjonalne, ładne, tym bardziej z funkcjonalnościami, które dostarcza nam community w Salesforce. Więc w Salesforce to się robi troszeczkę łatwiej. Troszeczkę przeskoczyłem jeden slajd, bo generalnie to jest jedno podejście Salesforce'owe, które było przed community. Salesforce dostarczał takie coś jak site.com, gdzie mogliśmy sobie założyć właśnie taki, nazwijmy to, portal partnerski, tak, tylko że po pierwsze musieliśmy zrobić ten UI, musieliśmy zrobić search engine do naszych, może nie artykułów knowledge, bo po prostu nie mogliśmy podpiąć knowledge'a tak łatwo pod to. Mieliśmy oczywiście problemy security, tak, bo jak stworzymy nową stronę, no to nie chcemy, żeby nasz klient widział nasze wewnętrzne dane sprzedażowe, tak, więc musimy wszystko poustawiać tak, żeby on miał dostęp tylko do konkretnych rzeczy i żeby nie widział za dużo, no bo to może naszemu biznesowi zaszkodzić, tak. Więc tak było kiedyś, teraz jest o wiele łatwiej, klikamy sobie prawie tak jak knowledge, tak, klikamy checkbox, klikamy create new, dostajemy template'y, gotowe template'y, gdzie jak widzicie tutaj one są troszeczkę podpisane na dole, do czego one mogą służyć. Te template'y są po to, żeby się nie narobić, dostajemy od razu gotowe komponenty, ustawienie tych komponentów. Te template'y oczywiście brandujemy nazwą swojej firmy, kolorami swoimi i dodajemy wszystkie rzeczy, które chcemy. Tutaj macie przykład, jak to się robi, tak? Więc po prostu przeciągamy, uzupełniamy dane, jak się dana kontrolka ma nazywać, tak? Co robić. I jak to wszystko sobie pokonfigurujemy, klikamy
OK, już, koniec. Więc produkcja takiego community jest naprawdę bardzo szybka. Dodatkowo przejdźmy teraz do komunikacji z klientem, tak? Bo oczywiście podstawowym narzędziem jest e-mail, ale no mail w naszych czasach to nie wszystko, wiadomo. Więc Salesforce już posiada niektóre z tych kanałów wymienionych komunikacyjnych tutaj, a niektóre zaraz wejdą i będą out of the box, tak? Tutaj macie taki obrazeczek. Ten telefon należy do klienta, ten komputer należy do agenta, tak? I Salesforce udostępnia taką, takie coś jak wideo rozmowy z screen share'em, czyli ty rozmawiasz na swoim telefonie z agentem, mówisz jaki masz problem, na przykład nie działa ci aplikacja, bo wlazłeś sobie w aplikację i ci nie działa i nie wiesz co zrobić, łączysz się do helpdesku, helpdesk mówi dzień dobry, jaki masz problem, taki i taki, a to musi pan kliknąć tutaj i zaznacza ci na twoim ekranie, pojawia się marker, który ci zaznacza guzik. Takie coś umożliwia Salesforce tak naprawdę out of the box. To jest jeden kanał. Kolejny SMS-y. SMS-y będą wchodzić zaraz do Salesforce'a, do core'a Salesforce'owego, czyli będziemy mogli z nich używać, nie kupując innych aplikacji, innych firm. I generalnie badania pokazują, że na przykład marketingowo jesteśmy do 40% bardziej chętnie odpowiadać na SMS-y niż maile, co może wydawać się mało, ale jest naprawdę dużo. Dodatkowo, no chyba wszyscy tutaj wolimy, znaczy może nie wszyscy, ale na pewno młodsi z nas wolą pisać SMS-y niż dzwonić, jeżeli mamy jakiś problem, tak, z kimś albo z czymś, bo to powoduje po pierwsze to, że my piszemy, zostawiamy i tego nie ma, dopiero jak odpowiedź przyjdzie, możemy się tym zajmować, tak? Poza tym nie mamy tej tak jakby personalnej granicy, nie przekraczamy, co w większości społeczeństwa niestety teraz przeszkadza, tak? Więc SMS-y mają lepszy pick-up rate niż telefony. I niedługo właśnie będą out of the box w Salesforce. Dodatkowo będzie Facebook Messenger, Viber i WhatsApp na przykład. Jak już jesteśmy przy mediach społecznościowych, to Salesforce ma jeszcze taki kolejny swój produkt, co się nazywa Social Studio. Ten produkt jest odpowiedzialny za połączenie social media do naszego CRM-u czy service desku. On jest odpowiedzialny za to, że jeżeli na przykład ktoś na Facebooku napisze, że nasza firma jest zła, bo to i tamto, to taki agent dostaje informację w tej konsoli, cały czas w tej jednej konsoli dostaje informację, że właśnie taki post na Facebooku się napisał. Może nie wchodząc na Facebooka, na niego odpisać, może go gdzieś przekierować, klienta czy cokolwiek. I wszystko robi z poziomu oczywiście Salesforce'a. Dodatkowo Social Studio obsługuje i Twittera, i Instagrama, i pewnie jak coś nowego się będzie pojawiać, to też będzie obsługiwane przez Salesforce'a. Z ciekawych rzeczy wracamy do firmy Nucleus Research i wedle ich badań czas, który jest potrzebny do zarządzania firmą zmniejsza się o 75%, jeżeli korzystamy z social media. Nie wiem dlaczego, ponoć tak jest, ja im ufam. Więc to jest jedna dana. Druga dana, która jest chyba nawet ważniejsza dla biznesu, to jest taka, że jeżeli korzystamy z social media, to nasze... Szukam teraz odpowiednika słowa na polski, bo oczywiście to wszystko jest po angielsku. Nasze oferty do klientów są o 10-15% częściej przyjmowane. Czyli nasz biznes tak naprawdę sprzedaje o 10-15% więcej, co jest bardzo dużo. Tak, ale są jeszcze tacy klienci, którzy chcą dzwonić, tak, do Salesforce'a. I być może dlatego, że wiążą nas, w sensie naszą firmę z klientem, jakieś zobowiązania typu SLA, tak? Czyli klient ma mieć możliwość zadzwonienia i poproszenia o pomoc, czasem w mocnych słowach.
Czasem jest po prostu jakiś pilny problem, który trzeba rozwiązać, tak? I nie ma czasu pykać SMS-a, trzeba zapaść za słuchawkę i zadzwonić. Więc klient może do nas zadzwonić. Jest taka funkcjonalność, która się nazywała kiedyś CTI, potem się nazywała OpenCTI, teraz się nazywa Lightning CTI, bo teraz wszystko jest Lightning. I to jest możliwość software'owego skonfigurowania, tak? Czyli znowu nie piszemy żadnego kodu, konfigurujemy tylko nasz software, który będzie korzystał z telefonią internetową, z chmurową telefonią internetową, taką na przykład jak Twilio. To jest bardzo popularna usługa, chyba Salesforce się przymierzał kiedyś do jej zakupu. Co chcemy, żeby się działo, tak? I to się dzieje, tak? W sensie jak klient do nas zadzwoni, to się nam, biorąc jego numer, wyświetla nam się wszelkie informacje o nim, tak? Nagle samo się dzieje, tak? Wyszukujemy jego numer w naszej bazie danych i zbieramy o nim informacje, tak? I widzimy, tak? Dzień dobry panie Janie Kowalski, pewnie dzwoni pan w tej sprawie, tak? I to też jest out of the box, tak? Czyli jest gotowy produkt, tylko musimy wykupić, usługę telefoniczną gdzieś. Nauczki, tak, które można zebrać podczas pracy z Salesforce'em, jako deweloper Salesforce, jako wdrożeniowy Salesforce, jako konsultant. Pierwsza rzecz, o której też cytat z Marka Benioffa, któryśmy zarzucili, to trzeba się wiedzieć, co klient chce i co my możemy zrobić dla niego, tak? Co my możemy zrobić za pomocą bieżącej funkcjonalności. Znaczy, no generalnie w każdej technologii to jest wymagania klienta są najważniejsze, nie? Ale klient nigdy nie wie, co chce. Tak, tylko klient nigdy nie wie, co chce, a my możemy mu proponować rozwiązania Salesforce'owe. Ważniejsze jednak jest to, że jak już wiemy, co klient chce, to my musimy wiedzieć, czy będziemy programować, czy to jest dostępne w Salesforce, bo jeżeli to jest dostępne w Salesforce, to po pierwsze, po co mamy nadpisywać funkcjonalności, po drugie, jak możemy sobie szybko wyklikać, to jest szybko. Nie musimy dewelopować nic, zero, nada. Więc znajomość Salesforce'a jest według mnie podstawową rzeczą, którą deweloper Salesforce'a powinien wiedzieć, bo to, że jego algorytmika jest dobra, super, fajnie. To, że tworzy optymalne zapytania, no super, też się przyda, bo Salesforce oczywiście, jako że to jest chmura i to są ich serwery, to nakłada na nas bardzo duże limity, żebyśmy nie zużywali za dużo zasobów, tak? Tylko, że co nam po takim człowieku, który umie programować, jeżeli on będzie programował to samo, co Salesforce już ma? No to jest bez sensu. I niestety masa jest takich projektów, gdzie przychodzą programiści, no i programują, bo nie wiedzą, że to się da wyklikać w dwóch, trzech ruchach. Więc wniosek dla przyszłych programistów Salesforce jest taki, żeby się nauczyli platformy. Bo platformę trzeba znać, żeby dobrze z niej korzystać, tak? A wiadomo, jak my dobrze będziemy korzystać z platformy, to i klient będzie zadowolony, bo czas projektu, bo budżet projektu będzie mniejszy. Także to jest bardzo ważne i Salesforce też o tym mówi i nawet produkuje takie ważne swoje logo, no software, tak? Także... I bardzo nakłania deweloperów, żeby podążali za tą wiedzą, tak? Nie można zdobyć certyfikatu i przestać. No okej, tak? Tylko trzeba ciągle keep up za tym, co Salesforce proponuje. A, no tak, to jest kolejna sprawa. Jak już jesteśmy certyfikowanym deweloperem Salesforce'a, to musimy być na bieżąco, bo Salesforce na nas to wymaga. Wymaga to w ten sposób, że musimy zdawać co release, czyli co 3 miesiące, musimy zdawać egzamin z tego, co zostało wdrożone do platformy. Także no już sama firma to robi, wymusza to na nas, więc powinniśmy to robić, tak? Dziękujemy za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania... Nie, brawa potem. Teraz pytania. First of all, I want to mention that any questions may be using Polish or English. And my first question is about any competitors there in the market. Yes, a few. Microsoft Dynamics is an example of one, but there are many companies that migrate from Microsoft solution to the Salesforce solution. So I think that comparing Microsoft Dynamics and Salesforce wins. Yeah, mainly because the Salesforce is not the only CRM.
it's the whole platform, yes? So we do not only buy the CRM, we've got more opportunities, more software available on the Salesforce side, yes? Okay, so previously we heard the question that mathematics might not be as important as we thought for programming. And you've already mentioned that for Salesforce programmer, it is probably more important to know the platform than algorithms which are already written. Personally, I disagree. Mathematics is more important than any language you might learn, but maybe you might say us a little bit more for the future programmers or the people who want to study IT or are studying IT, what future they might have choosing to develop in Salesforce. So first of all, as I mentioned on the first slide, Salesforce is growing all the time. So there will be a lot of work in Salesforce. So there will be work for every Salesforce developer in the world right now, which the trend you can see on LinkedIn, for example. About this mathematics and languages, yes. Mathematics in IT isn't about mathematics. It's about algorithms, yes? About ability to quick learn things, about boundaries, to expand them. It doesn't really matter what will you learn, but this kind of things you will learn in math classes, yes? So this, yes, you will. I know you disagree, but yes, you will. We have another subject, what calls, algorithms, and structure of dates. I know, but so you need to know basics for the subject. Yes, you do. No, we need to know basics, but we usually not use. Okay, so delete the algorithm from my sentence. There are two more things, yes? Quick learning and expand your boundaries. Or working with limitations, because when we work on Salesforce platform, we have limitations, right? And what mathematics gives you is how to work with the boundaries, with limits. What cannot be done, what you have to work around. Yeah, and going back to the previous question, for those who want to be a Salesforce developer, you can try it, test it, and learn, because Salesforce will give you developer org for free. And the only tool, even they deliver us the development tools within the browsers. Yes, so you can open your browser, preferred Chrome, because, for example, Internet Explorer is not supported by Salesforce. And you have that statement on the Salesforce main site. Yes, somewhere. It says Microsoft not supported. So this is another advantage of Salesforce. We do not have to care about if it works on Internet Explorer. It can work it or not. Work. It doesn't really matter because Salesforce does not support it. So for future Salesforce developers, just go to Salesforce site, get their dev org and test how it works, learn about it. It's really easy, and in the future, if you will like this technology, you will have a work. Yes, it's not enough only to get the free developer org. You should access the tray hats and learn Salesforce first, right? True. more questions. Було дуже повідомлено тим хелпдеску, але з яких технологій можемо користувати при творенні тих проєктів? Więc Salesforce ma własny język, który jest składniowo podobny do Java, nazywa się Apex.
Dodatkowo ma dwa języki zapytań do bazy danych SOQL i SOSL. SOQL to taki normalny oraklowy SOQL, a SOSL to jest Search Language, czyli taki język, który przeszukuje bazę danych pod kątem tego, co mu damy na wejściu, tak? Dodatkowo ma swój... To jest backend. Tak, to jest backend. Dodatkowo możemy tworzyć customowy frontend za pomocą markupowego języka, który się nazywa VisualForce, który my wpisujemy jakieś tam określone frazy, tak, a on nam potem generuje HTML i JavaScript jednocześnie. JSF. Ktoś pamięta JSF? Dziękujemy panu. Okej, okay, a potem jest jeszcze JavaScript, tak? Jak ktoś lubi JavaScript i CSS, to znajdzie miejsce dla siebie w Salesforce, niestety. Dziwnie to brzmi, że macie takie... i tak mnie słychać chyba. Dziwnie to brzmi, bo macie takie podejście, że no developing, ale jednak macie już swoje gotowe programy. 80-20%. Znajdź 80% funkcjonalności, które możesz zaspokoić z konfiguracji, a tą pozostałą część trzeba wydevelopować. Ale tak? to jest właśnie dlatego, że po pierwsze Salesforce, jak są fajne aplikacje zrobione, customowe aplikacje, nie? Zrobione na Salesforce i one są na tym API Exchange, na ich sklepie, to on bierze tą firmę, kupuje i wciąga to do swojej funkcjonalności, wtedy to jest skonfigurowane. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, nie wszystko jest oczywiście, nie? Bo zawsze jakiś klient może chcieć czegokolwiek innego. Więc wtedy Salesforce nie tylko daje ci możliwość wyklikania bardzo wielu różnych funkcjonalności, ale daje ci możliwość zrobienia customowych rzeczy, które chcesz po prostu, tak? Także to tak, no software, ale jak już potrzebujesz, to masz narzędzia. Cały multum narzędzi. Pełną platformę dostępną, tak? Ja się chciałem zapytać jeszcze, w jaki sposób testujecie rozwiązania biznesowe? Na przykład, czy robicie MVP jakieś, czy coś takiego? W jaki sposób sprawdzacie, czy to, co zrobiliście, klient faktycznie tego chce, a nie jednak wyjdzie, że rok się robiliście i to nie jest to? I drugie pytanie jeszcze, czy są u was osoby, które się faktycznie zajmują głównie algorytmami, bo mówicie, że trzeba tworzyć tu i tu jakieś algorytmy? No w większości firm się takich rzeczy nie robi. To czy u was zdarzają się takie osoby, które się sporo tym zajmują? Dobra, najpierw metodologia i proces, tak? No to klient, który kupił Salesforce'a, zainwestował już sporo pieniędzy i teraz zainwestuje też trochę pieniędzy w obsadę ludzką. Dlatego te wskaźniki tam są około 4, tak? Bo trzeba zatrudnić ludzi do tego obsługi. Więc no, klient sobie proces definiuje, tak? Albo ma waterfalla, zmodyfikowanego waterfalla, agile'a, scrama, scramisha, lina. Klient decyduje, nie? Przerwę ci. Mi się wydaje, że to tak jak w każdej technologii jest. Tak. To z tego, co korzysta klient, w sensie z procesu developmentu, tak, to my korzystamy i my. Także to mi się wydaje, że to nie ma różnicy, czy to jest Salesforce, czy cokolwiek innego. To zależy bardziej, czy robicie coś dla klienta, w sensie dla niego aplikację, czy macie swoje rozwiązania. Jak zrozumiałem, wy macie bardziej swoje rozwiązanie i ktoś tam, no nie wiem, to jest takie pośrednie trochę rozwiązanie, bo zarówno swoje, jak i... Są dwa modele, tak. Pierwszy model to taki, klient kupił Salesforce'a i przychodzi na przykład do firmy Dataart i mówi, potrzebuje pomocy, żeby to skonfigurować, tak? My przychodzimy, robimy dobrze. Drugi model, w którym na przykład Maciej pracuje, to opowie. To generalnie ja robię customową aplikację na Salesforce'ie, nie? Więc ja teraz siedzę i programuję różne rzeczy, tylko mi się wydaje, że w twoim pytaniu chodzi o to, że jak już mamy te funkcjonalności, tak? Do wyklikania, tak? To... czy my z nich korzystamy, czy programujemy? No to korzystamy z nich jak potrzeba, tylko... Znaczy, ale chodzi bardziej o to, czy jak zaprogramujecie coś, to czy jesteście pewni, że to jest dokładnie w taki sposób zrobione, co klient tego chce? Ale to definiuje klient. To definiuje klient, bo... Znaczy, powiem tak, bardzo szybko się tego dowiadujemy, bo na Salesforce ja programuję, jeżeli klasa się kompiluje, no to ją wrzucę, to jest zapisywana, tak, i już działa. Albo nie działa, tak jak klient chce, tak? Więc no to zależy tylko od kontaktu z klientem. Jeżeli kontakt z klientem jest na tyle ścisły, że ja robię jednego feature'a jednego dnia, a on tego samego dnia sprawdza, czy on działa, tak? No to mam odpowiedź, czy to jest to, czego klient chce, lub nie. Tylko ważniejszą rzeczą jest jeszcze, żeby klient, żeby wiedział, czego chce, to trzeba mu uświadomić
jakiej, z czego my skorzystamy, tak? Bo część rzeczy, które klient chce biznesowo, można wyklikać. I wtedy nie trzeba nic dewelopować, tylko się mówi klientowi, że my wyklikamy to, 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 tak, robimy to, on to sprawdza, czy działa i wtedy aprobuje lub nie, tak? Więc stronę kodową to i unit testy, i Selenium podpięte, nie ma problemu, czy CI. To wszystko jest jak w normalnej technologii. To jeszcze było drugie pytanie. Czy właśnie zajmujecie się więcej algorytmami niż w innych firmach, bo najczęściej no, nie zajmują się tym osoby w pracy. Powiedzmy, korzysta się z bibliotek i tyle, a u was coś trzeba czasami zrobić bardziej algorytmicznego. Tak, tak, trzeba i w Salesforce algorytmika jest ważna, bo on nakłada bardzo duże limity na zasoby, tak? Bo to nie jest nasz serwer i jeżeli nasza aplikacja zużywa za dużo RAMu, to nie jest tak, że my jedziemy do sklepu, kupujemy dwie skrzynki RAMu, wrzucamy do serwera i spoko. No nie, no bo to jest czyjś komputer, w sensie Salesforce'a, gdzieś to działa, więc Salesforce narzuca na deweloperów, żeby ich kod był szybki, tak? Więc czy więcej, czy mniej, to wszystko zależy od projektu. Bo są projekty, gdzie nie ma dużo algorytmiki, jest więcej frontendu, bo chcę customowy UI i wtedy trzeba frontendowo robić. I płaci za to, tak? Tak, i oczywiście za to płaci, nie? No, a są projekty, gdzie UI go nie obchodzi, ale ma takie funkcjonalności, że kodu backendowego jest od groma. Tak, na przykład ja mam u siebie w aplikacji takie coś, że przychodzi mi dana, nie? I w bazie danych ja mam znaleźć tę daną, gdziekolwiek ona jest, nie znając bazy danych. Nie wiem, jakie są tabele, tudzież w Salesforce obiekty, nie wiem, jakie są pola na nich. Ja mam znaleźć tę daną i potem wyciągnąć wszystkie rekordy powiązane do tego rekordu. Więc algorytmicznie roboty jest. No tylko to zależy wszystko od klienta. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Proszę bardzo. Żeby nauczyć się tym, no, tego Salesforce'a, musimy ją kupić, czy są jakieś takie za darmo? Nie, nie, nie. Możesz wejść sobie na stronę Salesforce'a i znaleźć dla deweloperów opcję, ale to zapytaj nas po wykładzie, to ci powiemy tam dokładnie. Ja myślę, że to było już ostatnie pytanie, bo jesteśmy mocno po czasie. Chyba, że przeniesiemy dyskusję na kawę. Macie jeszcze ogłoszenie prawdopodobnie, tak? Tak. racja, więc... Zanim wyjdziemy na kawę. Tak, zanim wyjdziemy na kawę, będziemy startowali grupę Salesforce'ową, znaczy deweloperów Salesforce'owych w Lublinie. Ogłoszenia będą zarówno na Facebooku strony, na stronie Dataartowej. Tak, na naszym profilu na Facebooku łatwo nas znaleźć, Dataart Poland. Tak, i jeszcze na meetupie będzie, meetup.com, taka strona. Będziemy się reklamować. Meetup już działa. Tak, meetup już działa, można się zapisywać do grupy, tylko ta grupa Salesforce'owa to ona będzie skierowana na wymianę doświadczenia między deweloperami, więc firma jest oczywiście niezależna, nieważne gdzie pracujecie, chodzi o to, żeby powiększać swoją wiedzę, tak? Czyli na przykład jak ja wiem, jak dany feature Salesforce'a działa, jest ich od groma, to ja powiem wszystkim, a potem może ktoś powie o innym feature'ze, o którym ja nigdy nie słyszałem, tak? Więc tak to zamierzamy robić, także zapraszamy, proszę śledzić, czy stronę, czy Facebooka, będą informacje. Dziękujemy. Dziękujemy. I jeszcze dodam, że pierwsze spotkanie będzie na początku grudnia, tak? Tak. Termin jeszcze ogłosimy, bo tutaj jesteśmy, że tak powiem, w fazie kombinacji, ale będzie szeroko ogłaszane. Śledźcie nas. To dziękujemy bardzo. Dobrze.